Łatwo policzyć, że w naszej olimpijskiej ekipie pani jest więcej niż panów, ale w kwestii medalowych szans już tak łatwo nie jest. Liczymy na skoczków, którzy po długiej podróży dotarli dziś do mroźnej olimpijskiej wioski pod Pekinem. Mało już czasu na treningi. Początek igrzysk już w piątek. Jarosław Kostkowski. Orzeł wylądował, a nawet orłów kilku. Skoczkowie meldują się na miejscu i muszą w końcu obudzić swoją formę. Jak widać, jestem zaspany, bo się mi teraz fajnie dżymnęło w autobusie jeszcze. Marzenia są, to wiadomo, ale i szanse są. Czekamy, nie pompujmy niczego. Będzie dobrze. Szykują się na igrzyska, inne niż wszystkie. Wszyscy jakby siebie boją. Mijasz kogoś, kto jest z innego kraju, to widać, że cię chce ominąć jak najszerszym łukiem. Chyba trochę inaczej sobie to wyobrażałam. No, jest bardzo dużo tych restrykcji. Codzienne testy, sanitarny reżim. Jednak najtrudniej przywyknąć do mrozu. Temperatura spada nawet do minus 27 stopni. Oskarowi od nas kadry już nos odmroziło. Mózg mi też zamarł. Pierwszy raz w życiu mam odmrożone palce. A jakby tego było mało, w Dżandziakau spadł naturalny śnieg. I to jest problem dla organizatorów, bo całe igrzyska odbędą się na sztucznym. Dlatego ten naturalny jest wymiatany i wywożony z olimpijskich aren. W takich warunkach marzą się medale. Niespodzianki mile widziane. Szans jest sporo. Ciągle liczymy, ciągle trzymamy mocno kciuki, ciągle dmuchamy pod narty naszym skoczkom. Czy z tego będzie medal? No łatwo nie będzie, aczkolwiek walczyć trzeba do końca. Z Polaków najmłodsza jest 16-letnia Alpejka Hanna Zięba. 30 pań w grupie, 57 zawodników. Najstarszy panczanista strażak Zbigniew Brudka. Ma 37 lat. Będę się żegnał z kibicami i cieszę się, że ta kariera była tak owocna. W Soczi zdobył złoto, w Pekinie będzie niósł polską flagę. Jestem wyjadaczem takim, który no można powiedzieć, że zjadł zęby na łyżwach. I brawo dla Zbigniewa. Na razie wszyscy intensywnie trenują, potem schodzą z Olimpu do wioski. Jakieś sklepy fryzjera też odwiedziłem, bo już nie miałem czasu przed igrzyskami. Nikt też nie chodzi głodny, jak 4 lata temu w Korei. Bardzo lubię te chińskie pierożki, bardzo mi smakują. Nawet kaczkę po pekińsku serwowali. Ale rozgrzeje ich dopiero prawdziwa rywalizacja. Trenuję tyle lat i do tej pory się nie przyzwyczaiłam do tego zimna, jednak jestem ciepłoludkiem i dla mnie takie temperatury są trochę za niskie. Sport zimowy w końcu, żaden tam halowy. Nie tylko Eurosport i Player.pl. Igrzyska nie ujdą też naszej uwadze. Meldujemy się w Pekinie, gdzie na każdym kroku czuć olimpijską gorączkę i wielkie oczekiwanie na ceremonię otwarcia. Ostatnie próby. Brakuje już tylko olimpijskiego ognia. Jarosław Kostkowski. Fakty.